Rozumiem, że tak, okej. Marta mówi, że tak, no to wierzę, że to jest. No to świetnie, no to dobrze mnie słychać. To cześć i dzień dobry Wam wszystkim. To jest moje pierwsze webinarium, w którym występuję. Zazwyczaj byłam tylko po tej innej stronie. Nazywam się Alicja Peszkowska i pracuję w Fundacji TechSoup. To jest międzynarodowa organizacja, która się zajmuje nowymi technologiami. No i tak się składa, że ja się w tej organizacji zajmuję komunikacją i właśnie jestem na etapie tworzenia różnych strategii dla tej organizacji. I opowiem Wam trochę o tym, jakie są strategie promocji i trochę też po prostu o swoim doświadczeniu w różnych projektach i jak tam budowałam strategię komunikacji i co komunikowaliśmy. Jak próbowaliśmy budować społeczność wokół naszych projektów. Tadam. Więc o tym będzie i też oczywiście chętnie na koniec odpowiem na wszystkie Wasze pytania i mam nadzieję, że trochę tego czasu nam zostanie. Cześć, Gosia. Więc tak, tu jest slajd, gdzie są różne słowa i trochę linków, na które potem ewentualnie możecie sobie kliknąć. I to jest trochę po to, żebym powiedziała Wam, co robię i co robiłam, i trochę też po to, żeby zrozumieć wielość tych różnych brandów, które się mają potem łączyć w inne brandy, bo to są takie zagadnienia, których warto mówić w kontekście komunikacji. Bo to, gdzie pracuję, to jest właściwie dość skomplikowane miejsce pod takim względem właśnie komunikacyjno-promocyjnym, bo to jest międzynarodowa organizacja pozarządowa, właściwie przedsiębiorstwo społeczne. I ono powstało w San Francisco dawno temu, w 1987 roku. A w Warszawie ma biuro na Europę, ale ma też różne inne biura regionalne w innych miejscach, jak na przykład w Azji albo w Afryce. I wobec tego jest coś takiego, że pierwszą warstwą tego, co robimy, są tam dotacje na sprzęty technologiczne. W ogóle zajmujemy się tym, żeby organizacje społeczne umiejętnie i sprawniej używały nowych technologii do swoich działań. No i potem są takie różne edukacyjne programy i takie programy dotyczące bardziej społecznej innowacji. I to wygląda tak, że jest TechSoup Global w San Francisco, jest TechSoup Europe tutaj, z którego są prowadzone różne europejskie działania i jest też TechSoup Polska. Więc to już jest dosyć duża rodzina, ale powiedzmy, że na razie jeszcze ona się jakoś tak rozgrywa w kontekście regionalnym. No, jako TechSoup Europe czy Europa koordynujemy tak naprawdę pracę i aktywności 48 partnerów w Europie, którzy zajmują się też tymi dotacjami na oprogramowanie dla organizacji pozarządowych w innych krajach. A oprócz tego ja pracuję przy takich projektach społecznościowych. I tutaj wymieniłam ich trzy. Jeden to jest Community Booster, to był projekt na Bałkanach, Zachodnich Bałkanach, dotyczący przejrzystości i rozliczalności, czyli użycia nowych technologii do tego, żeby otwierać dane i żeby je publikować, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, żeby umieli z tego korzystać, żeby umieli pociągać władzę do odpowiedzialności, żeby lepiej rozumieli procesy społeczno-polityczne i żeby lepiej się w nie angażowali. Więc to był taki projekt jeden, i potem z tego projektu urósł inny projekt, który bardziej skupiał się na otwieraniu danych samych. Potem zrobiliśmy podobny projekt w Turcji, który właśnie dobiega do końca i on się nazywa Things. Natomiast w Polsce robimy głównie ten program dotacji połączony z edukacją. To jest taka strona program technologia.pl. Ostatnio zrobiliśmy projekt Dane po warszawsku i on zasadzał się na tym, żeby opublikować dane miasta stołecznego Warszawy w dobrych formatach na serwerach miasta i żeby zachęcić ludzi do tworzenia aplikacji na ich podstawie. I oprócz tego od 5 lat buduję taką społeczność, która się nazywa Networking, i to są spotkania stosunkowo nieformalne dla aktywistów, dla organizacji pozarządowych i dla ludzi, którzy zajmują się technologiami, takie, żeby dzielić się wiedzą. O, dziękuję za ten link. I nie mówię tego po to, czy znaczy mówię to trochę po to, żebyście zrozumieli, gdzie leżą moje kompetencje, że one gdzieś rzeczywiście są
wokół nowych technologii i tego, jak je komunikować, ale też jak ich używać, a że poza tym tak naprawdę robiłam tę komunikację międzynarodowo i trochę w Polsce i do bardzo różnych grup odbiorców, bo wszystkie te projekty były kierowane trochę do kogoś innego. I mimo, że to jest głównie sektor społeczny, to na przykład już dane po warszawsku to był taki projekt kierowany do wszystkich warszawiaków i warszawianek, więc to już była taka dość szeroka publiczność. Więc po to o tym mówię, żebyśmy mieli jakiś tam wspólny kontekst odniesień, albo żebyście potem mogli zadawać mi konkretne pytania. No dobrze. No i ponieważ jest tyle tych wszystkich programów, inicjatyw i projektów, dlatego że tak to różnie nazywamy, i dużo tych brandów, to teraz zajmuję się tym, żeby zrobić jakąś strategię komunikacji na nas europejską i polską. Więc też pomyślałam, że trochę Wam o tym powiem, jak nad nią pracuję. No i rzeczywiście taką rzeczą na sam początek dobrą, za każdym razem, cokolwiek chcecie wypromować, jest zastanowienie się nad, wiem, że to jest obco brzmiące słowo i może trochę komercyjnie, ale idea i pomysł brandu to jest dobry pomysł na start. Znaczy, rzeczywiście trzeba się zastanowić i niestety, nie wiem, zrobię tutaj takie porównanie, no bo na przykład rzeczywiście Red Bull kojarzy nam się trochę z tymi sportami ekstremalnymi i trochę z tym, żeby robić odrobinę więcej. No i te wszystkie rzeczy to są rzeczywiście kwestie tego, jak kojarzymy tę markę. No i tak naprawdę warto zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby się zastanowić, czym nam się kojarzy i miałaby się kojarzyć nasza marka, cokolwiek robimy. Znaczy rzeczywiście, jaki jest cel i jak ten cel wiąże się z naszymi wartościami i przekonaniami. I w ogóle tak naprawdę ja uważam, że te wartości i przekonania to jest najważniejsze ćwiczenie do wykonania. Na przykład, jak robiliśmy ten projekt o przejrzystości i rozliczalności, no to jedną z najważniejszych naszych wartości była otwartość i szczerość, i po prostu właśnie przejrzystość oraz rozliczalność, to znaczy też trochę tak, że na bieżąco rozliczaliśmy się przed wszystkimi naszymi grupami, które nas odbierały, i też byliśmy bardzo elastyczni w tym, żeby ewentualnie zmieniać projekt w toku, jeżeli oni tego wymagali, dlatego że wydawało nam się, że projekt o tym musi być, projektowi o tym muszą przyświecać takie zasady. I bardzo dobrze sobie to jakoś dobrze zdefiniować, i nawet potem, jeżeli czasami gubimy się w celach, albo nawet w takich najmniejszych rzeczach, jak komu na coś odpisać, jeżeli to jest powiedzmy na przykład już jakiś kryzys na mediach społecznościowych. Albo czy wystąpić na jakimś wydarzeniu, czy może nie jest to nasz priorytet, bardzo, bardzo warto przyjrzeć się tym wartościom i czy to do nich nawiązuje w jakiś sposób, czy nie. To jest potem taki dobry filtr. Więc mimo, że to wygląda jak jakieś bezsensowne ćwiczenie, to ono jest bardzo ważne i bardzo pomaga, żeby sobie to usystematyzować, żeby się na to zgodzić, co chcemy osiągnąć, jakie są te wartości i skojarzenia, i jakie skojarzenia nie tylko my mamy z tymi celami, ale jakie one skojarzenia powinny budzić, powinny wzbudzać. To też, nie wiem, pomaga w doborze całej oprawy graficznej, w doborze jakichkolwiek materiałów promocyjnych, nawet zdjęć, które będziemy wrzucać, czy do prezentacji, czy właśnie na media społecznościowe. Warto sobie zrobić SWOT, który na pewno znacie, na pewno wiecie, o co chodzi, to znaczy wypisać sobie, jakie są nasze siły, jakie są nasze słabe punkty, jakie są wobec tego możliwości, które mamy. I jakie są zagrożenia. I na przykład warto sobie powiedzieć, że ok, chcemy osiągnąć to i to, chcemy kojarzyć się z tym i tym, a na przykład jest ryzyko, że nie będziemy się kojarzyć z nowoczesnością, albo że nie będziemy się kojarzyć z inkluzywnością, bo no, na przykład my mamy taki problem, czy ja sobie go wynotowałam przy budowaniu naszej strategii, że ponieważ jesteśmy tym przedsiębiorstwem społecznym, i współpracujemy też z dużymi korporacjami, to że możemy się ludziom czy kojarzymy się ze sklepem. No i to jest jakieś zagrożenie też w naszej komunikacji, to znaczy musimy myśleć o tym intensywnie, żeby w ten sposób się nie komunikować. Albo na przykład, że małe polskie organizacje pozarządowe, z którymi chcemy współpracować, będą myślały, że jesteśmy zagranicznym, może nie agentem, no ale zagraniczną organizacją, nie polską, rozumiejącą polskie potrzeby. No i to też jest jakieś ryzyko, więc naprawdę sobie też to warto rozpatrzeć, dlatego że warto być po pierwsze przygotowanym na takie pytania, a po drugie
też przyglądać się wszystkim komunikatom pod tym względem. Tak. Potem warto zdać sobie sprawę z tego, jaka jest nasza grupa docelowa, to znaczy kogo zachowania tak naprawdę chcemy zmienić, bo fajnie jest mieć takie cele, w pierwszym punkcie jest cel, które rzeczywiście są mierzalne i które prowadzą do zmiany zachowań, którą możemy zmierzyć. Więc grupa docelowa to są ci ludzie, którzy zmienią swoje zachowania. Czasami to jest tak, że wpływamy na nich pośrednio. Jeżeli na przykład to są politycy, no to bardzo często to jest tak, że na przykład wpływamy na nich poprzez tworzenie nacisku jakiegoś takiego w opinii publicznej. Warto sobie to wszystko zdefiniować, to znaczy właśnie gdzie jest grupa docelowa, gdzie są beneficjenci, czyli ci, z którymi jednak jesteśmy w bezpośredniej interakcji. Oni są jakimiś jednak odbiorcami naszych działań, nawet jeżeli to grupa docelowa na koniec ma zmienić, ma coś zmienić. No, interesariusze to są też wszyscy tacy ludzie, typu ludzie, którzy dają nam pieniądze albo media. To znaczy ludzie, z którymi tak czy inaczej będziemy w interakcji i powinniśmy być i mieć ich w głowie, ale to nie jest tak, że dla nich to robimy, to co robimy. No i potem takie ważne ćwiczenie. To jest takie ćwiczenie, które jest bardzo trudne, jak się pracuje na kwestiach społecznych i miękkich. To znaczy, żeby jednak umieć opowiedzieć w jednym zdaniu, co się robi. I to jest naprawdę ciekawe ćwiczenie, dlatego że bardzo często myślimy, że potrafimy to opisać, ale na przykład każda osoba pracująca nad projektem robi to inaczej, albo odrobinę inaczej, albo nawet odmienia inaczej nazwę i to może wprowadzić pewne zamieszanie. I tak, no i jakby z tym jednym zdaniem, bo to jedno zdanie może być takim taglinem. No i to jest też fajne, bo to się może pojawiać na różnych materiałach promocyjnych. Może być takim uzupełnieniem nazwy projektu, też bardziej lub mniej, w zależności od tego, jak ona jest opisowa, a jak bardzo, nie wiem, nie jest, jest hasłowa po prostu. No i jest ten elevator pitch, czyli znany ze środowiska startupów, wytłumacz komuś, co robisz w windzie, więc fajnie mieć jakieś takie 3-4 zdania. I no i to nie wiem, to znowu się podzielę z naszym doświadczeniem, które było takie, że ja napisałam bardzo, bardzo fajne takie 4 zdania moim zdaniem. Takie bardzo meta, bym powiedziała, dotyczące tego, czym się zajmujemy. I potem okazało się, że dużo lepiej działa, jeżeli te rzeczy, które robimy, są dość abstrakcyjne, żeby jednak mówić o nich tak orzeczeniowo-czasownikowo. To znaczy bardziej robimy to i to w świecie tak bezpośrednio dosłownym, to znaczy, nie wiem, wspieramy organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu oprogramowania albo pomagamy, znaczy edukujemy i nie, uczymy ich, jak używać nowych technologii, niż to, co ja tam pisałam, typu projektujemy innowacje społeczne, ale no takie jeszcze są, potem się okazuje, niezrozumiałe. I fajnie sobie zrobić jakiś taki test nawet korytarzowy, ja to rozesłałam do mojej mamy, i do różnych znajomych, którzy zajmują się czymś zupełnie innym, żeby sprawdzić, czy to rozumieją. Dobra, dalej. Dobrze. Jest jakieś pytanie, to może ja na nie poczekam. Okej, okay, test korytarzowy. No tak, to właśnie ja go zrobiłam w internetowym korytarzu, to znaczy zwróciłam się do przypadkowych ludzi z pytaniem, co o tym sądzą. No ale to tak jakby chodzi o to, że można wyjść też na korytarz, czy gdzie tam się jest, nie wiem, no na ulicę, to zależy też gdzie, na jakiej ulicy się jest, czy niektóre są ruchliwe. I nikt się nie chce zatrzymać. No chodzi o to, żeby zapytać jakiegoś, w cudzysłowie, zwykłego człowieka, czy to mu coś mówi w ogóle. Bo naprawdę bardzo łatwo jest się zamknąć w bańce skojarzeń i słów, a zwłaszcza mając na uwadze swoją grupę docelową, no bo co innego jest też, jeżeli kierujemy nasz projekt, nasze działania do ludzi, którzy są bardzo wewnątrz. No i na przykład jest to jakieś po prostu seminarium dla ludzi, którzy zajmują się podobnym tematem, no to wtedy może nie trzeba tego robić, ale za każdym razem, kiedy chcemy zbudować jakąś szerszą społeczność, to się okazuje, że jest problem i on jest na różnych poziomach, ale tutaj wynika po prostu na poziomie czysto językowym i okazuje się, że nie dogadamy się, więc warto się upewnić,
że jednak mówimy do tych ludzi w taki sposób, żeby oni nas zrozumieli. No bo na tym się właściwie zasadza cała komunikacja. Chodzi o to, żeby wyjść na korytarz albo gdzieś tam i rozmawiać z ludźmi, innymi ludźmi o tym, co chcemy zrobić. Okej, okay. No i to, ja rozumiem, że to jest tak, że ja mówię teraz bardzo dużo o takich dużych narzędziach planowania, no ale prawda jest taka, że takie rzeczy można zrobić w dzień. To znaczy, myślę, że nawet taką rzecz jak brand można zrobić w 2 godziny na spotkaniu projektowym, potem zrobić troszeczkę tych testów, znaczy zostawić sobie trochę powietrza, przespać się z tym i mieć taki dokument albo mieć to gdzieś rozpisane, te główne rzeczy i to po prostu naprawdę pomaga. Potem wszystkie rzeczy związane z komunikacją nie są chaotyczne i randomowe, tylko tak naprawdę przecież mieliśmy na to jakiś pomysł i za każdym razem, kiedy mamy wątpliwości, możemy się do niego odwołać, więc to naprawdę bardzo pomaga. I tamte rzeczy to są takie rzeczy, które mają nas trzymać w pionie i warto do nich wracać dlatego i one są takie ideowe. Natomiast są też takie narzędzia, które są pomocne, żeby to wprowadzić w życie. I jak mówiłam o tym, czym jest grupa docelowa, a czym są beneficjenci, a czym są interesariusze, to na przykład fajnie jest sobie zrobić takie ćwiczenie, zwłaszcza jak się pracuje na styku różnych rzeczy, a ja rozumiem, że wy jednak pracujecie trochę na styku różnych rzeczy, że wprowadzacie nowe technologie w swoje działania. I wtedy warto sprawdzić, czy różni ludzie, do których chcecie mówić, ponieważ oni są z założenia różni, to nie jest jednorodna grupa, czy przypadkiem to nie jest tak, że chcecie mówić do nich różne rzeczy i czy te rzeczy nie są sprzeczne, bo zazwyczaj innym językiem, znowu odwołam się do swojego doświadczenia, możecie je przełożyć na swoje, inaczej mówi się do małych organizacji pozarządowych, inaczej do dużych, inaczej do ludzi z tak zwanego świata IT, inaczej do mediów, a inaczej, jeżeli to miałoby być ogólny komunikat, inaczej też się mówi do sponsorów. No i te komunikaty nie muszą być sprzeczne, ale warto to sprawdzić, zwłaszcza na przykład z takimi grupami jak te środowiska IT, które na przykład chcemy zachęcić, żeby wzięły udział w naszym projekcie, a ten jakby grupa społeczna. O, no właśnie, no więc warto sprawdzić, co chcecie im powiedzieć i w tym, czy warto sobie takich wypisać, a obok wypisać sobie główną wiadomość, jaką macie do tej grupy. I niech ona będzie jedna, bo też często się zdarza, że tak naprawdę to my im chcemy powiedzieć wszystko. No i to nie działa, to znaczy jak już ktoś kupi ten nasz komunikat i będzie chciał z nami dłużej rozmawiać i zwróci na to uwagę, to w którymś momencie nadchodzi taka chwila, że można powiedzieć prawie wszystko. No ale tak naprawdę to ma być dla nich proste, bo wy chcecie, żeby oni jakoś wspomogli na wasze działania, więc w tych wiadomościach też najbardziej się warto zastanowić nad tym, co oni mają z tego mieć, że wejdą z wami w interakcję. Znaczy, co tak naprawdę macie im do zaoferowania. I jeżeli chodzi, przynajmniej tak jest u mnie i myślę, że wobec tego tak podobnie jest też u was, że ta strona społeczna, społeczno-artystyczna, no to jakby dla nich to jest jakby oni się czegoś uczą, oni coś dostają w jakiś taki sposób trochę bardziej oczywisty, chociaż też to warto powiedzieć, bo oni trochę nie wiedzą, co to jest, czego oni się uczą, więc trudno im kupić to, że się uczą, albo zrozumieć to, że się naprawdę czegoś nauczą, bo to dla nich brzmi abstrakcyjnie, więc to warto uprościć i mówić na przykładach. Ale na przykład ta strona techniczna to jest tak, że oni mają co robić. I wobec tego naprawdę trzeba się zastanowić, czy to jest tak, że to na pewno jest jakieś doświadczenie, które oni mogą mieć, bo to rzadko jest tak, że to jest dla nich jakieś wyzwanie techniczne czy technologiczne. To raczej chodzi o to, żeby dać im takie doświadczenie humanistyczne, społeczne, to znaczy, żeby byli takim człowiekiem całościowym, który to swoje supermoce wykorzystuje dla celów społecznych. Znaczy, no więc po prostu trzeba się zastanowić, jak do nich mówić i nie próbować do nich mówić tak samo, jak do ludzi społecznych, bo to wcale nie jest takie oczywiste, żeby oni wzięli w tym udział. No i to też nie są osoby, które będą się cieszyć z jakiegoś certyfikatu, no ale warto też pomyśleć o tym, co na przykład to dla nich może znaczyć jako promocja ich jako osoby, albo jako promocja ich umiejętności.
Fajnie jest zwracać uwagę na to, żeby osoby, które zapraszacie albo do współpracy, takich właśnie specjalistów, albo trenerzy, trenerki, żeby jakoś, nie wiem, o nich pisać gdzieś potem, żeby tworzyć jakieś takie zasoby tych ludzi, których potem można gdzieś dalej zapraszać, tak żeby rzeczywiście to też było coś dla nich. Tak więc warto sobie zrobić, to jest fajne narzędzie, te wiadomości, bo potem po prostu warto to sprawdzać. Czasami na przykład siadamy do prezentacji i robimy coś bardzo, no po prostu wklejamy jakieś podstawowe informacje na temat naszego projektu i wydaje nam się, że to jest to, a potem jeżeli wrócimy do tego, ale co tak naprawdę my chcemy osiągnąć i do czego nam służy to, że my tutaj wystąpimy, i kto tam będzie, wobec tego, do kogo będziemy mówić, a to my mieliśmy do nich mówić te rzeczy. I nagle się okazuje, że połowa tych informacji, które są w tej prezentacji, są nikomu niepotrzebne, czy przynajmniej są, nie są potrzebne wam, ani tym ludziom, jeżeli chcecie osiągnąć to, co chcecie osiągnąć. No i warto o tym myśleć w ten sposób. A potem mam taki punkt, treść produkty. Przepraszam, że to za ten straszny, neoliberalny język, który się tutaj wkrada, no ale niestety. I ja też te wszystkie rzeczy robię po angielsku, więc bardzo się staram, żeby to przetłumaczyć. Pytanie. A tak zwani zwykli ludzie. Tak, w interesariuszach. No, to trzeba się zastanowić, bo moim zdaniem w waszym projekcie powinno być jak najmniej, znaczy w każdym projekcie powinno być jak najmniej tak zwanych zwykłych ludzi. To znaczy, wy ich musicie sobie naprawdę zdefiniować i wyobrazić i opisać i oni przestają być wtedy zwykłym człowiekiem i to nie jest tak, że mówicie do wszystkich. Bo jak się mówi do wszystkich, naprawdę mówi się do nikogo i przede wszystkim to się nie przekłada na realizację celów. Właśnie nawet dzisiaj rozmawiałam z kolegą, który jest, on jest trochę naukowcem, pisze doktorat o otwartych danych, jest francuskim Kanadyjczykiem, mieszka w Kosowie i zajmuje się tam tym, że tam powstaje państwo dopiero i że można tam od razu te strategie otwierania i dostępności i tych różnych narzędzi wdrażać. No i ponieważ wczoraj ukazał się, wrzuciłam po prostu TED Talka, w którym opowiadam o otwartych danych i bardzo staram się to robić w sposób ludzki i taki prosty, no to on mi napisał, że w ogóle to on się musi zastanowić nad tym właśnie, że on nie chce mówić tylko do polityków i do ludzi, którzy się zajmują zmianami w polityce, że on chce mówić do właśnie zwykłych ludzi. No i myśleliśmy trochę o tym, no i moim zdaniem w danych po warszawsku trochę mówiliśmy do każdego i moim zdaniem to wcale nie wpłynęło na jakość projektu, który dostaliśmy. To znaczy, tak zwany zwykły człowiek, co on ma zrobić z tą informacją? To znaczy, moim zdaniem jednak warto mówić do ludzi, którzy są bardziej skłonni wziąć udział w waszych działaniach i w nich pomóc. No i w jakimś sensie są to zwykli ludzie, bo wszyscy jesteśmy w jakimś sensie zwykłymi ludźmi, ale to nie jest naprawdę tak, że się mówi do wszystkich. Więc dobrze ich zdefiniować, a tak zwany general public, to myślę, że lepiej, żeby media do nich mówiły i wtedy lepiej sobie zdać sprawę z tego, co chce się mówić do mediów, jeżeli będziecie mieć taką nogę, bo to też wcale czasami nie jest najważniejsze, żeby do nich mówić. Też wiele tematów nie jest podchwytywanych przez media, albo trzeba sobie jakoś sprofilować, typu robimy coś w tej miejscowości, więc może jest to istotne z tego punktu widzenia, że coś takiego się u nas dzieje, bardziej niż żeby ci ludzie wzięli w tym udział. Więc mówienie tak do wszystkich, do wszystkich zwykłych ludzi, oni po prostu nie przyjdą, oni po prostu nie zrobią tego i nawet jeżeli coś zapamiętają, to nie przybliży was do realizacji celu, chyba że macie jakiś 5-letni plan i robicie kampanie społeczne i po prostu chcecie zmieniać świadomość i postawy. Aha, że produkty i że neoliberalny język. Więc warto sobie w związku z tym, żeby mówić do ludzi o tym, co oni mają mieć z interakcji z wami, to warto sobie wypisać tak zwane produkty. To znaczy, co macie do zaoferowania. No i tak naprawdę w taki sposób można i czasem warto myśleć o miękkich rzeczach. To znaczy, na przykład, jeżeli macie różnego rodzaju treści. No to warto na nie spojrzeć właśnie w taki sposób, że to jest jakiegoś rodzaju produkt, który komuś oferujecie i oni mogą je przyswoić, coś z tego może wyniknąć.
Nie wiem, no na pewno jakiś program edukacyjny, typu warsztaty, to jest na pewno kolejny produkt i on znowu może być skierowany do trochę kogoś innego. Po prostu taka perspektywa produktowa, co to jest jako taki pakiet i do kogo, i że to jest wartość, to też pomaga i w komunikowaniu tego jasnym, i w ogóle takim poczuciu, że macie konkretne rzeczy, które możecie oferować ludziom. Kanały komunikacji, plan publikacji. No to zależy już, czym chcecie się posługiwać w komunikacji. Czy macie, chcecie stawiać stronę, czy chcecie tam pisać aktualności, czy będziecie wysyłać notki prasowe, jakie macie media społecznościowe, których chcecie używać. No najpierw sobie pewnie warto zdać sprawę z tego, jeżeli reprezentujecie instytucje, to macie już pewne kanały komunikacji, więc możecie sobie je wypisać i zastanowić się, których chcecie używać i dlaczego. I ten plan publikacji, to chodzi mi o to, że jak macie już te różne kanały, to też można, nie trzeba, bo tak naprawdę to jest ważniejsze, kiedy tych kanałów jest dużo, zastanowić się, gdzie chcecie umieścić daną informację, jak się już pojawia. To znaczy na przykład, jak jest artykuł, no to można sobie postawić x, że promujemy go tu, tu i tu. No to też jest fajne, bo potem nie jest tak, że zapominacie o tym i też można do tego przypisać po prostu jakąś osobę, albo ktoś może po prostu na to patrzeć. I, no i wiecie, że artykuły idą tu, a aktualności idą na tę listę mailingową do dziennikarzy, albo pojawiają się tylko na stronie, albo warto je wysłać do tych trzech osób, co to tam powiedziały, że w innych instytucjach pomogło nam w promocji. I po prostu za każdym razem, jak coś takiego jest, to się wykonuje to w 5 minut i nie ma nieporozumień. Marketing, no tak, no to chodzi o to, że w planowaniu całej komunikacji warto sobie zaplanować produkcję materiałów promocyjnych i wobec tego, że mamy tę całą epokę 2.0, to warto też o tym myśleć w ten sposób, żeby mieć bazę zdjęć, z których będziemy korzystać. Które można po prostu sobie na przykład pobrać, jak są na odpowiednich licencjach, i na przykład po prostu umieszczać na nich znak wodny. Albo żeby mieć też na przykład, myśleć o tych rzeczach typu jednak takie logo, co to będzie zdjęciem na Facebooku, albo takie cover zdjęcie w tle, bo to nawet te zdjęcia przecież nawet są, nie wiem, na YouTubie też są potrzebne. No takie, warto po prostu myśleć też o tym takim marketingu 2.0, jak już zaczynamy współpracować z grafikiem. No i ostatnim takim narzędziem, i ja już zaraz przestanę mówić o robieniu strategii poważnej i o tych narzędziach, ale to są takie rzeczy najważniejsze moim zdaniem, to jest obecność na wydarzeniach i networking. No i to też sobie warto zaplanować. To znaczy warto się zastanowić, jak już wiemy, do kogo chcemy mówić i jakie mamy im informacje do przekazania i z kim ewentualnie chcemy nawiązać partnerstwa i oni będą wtedy interesariuszami innego rodzaju, no to warto, znaczy warto po prostu nie chodzić na wszystkie wydarzenia jak leci, tylko chodzić jednak na te, na których na przykład mamy możliwość coś powiedzieć i to powiedzieć do ludzi, których chcemy zaangażować w nasz projekt i też pod to robić prezentację. A na wydarzenia networkingujące pewnie najbardziej warto chodzić wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że będą tam osoby, z którymi musimy porozmawiać i do których możemy te windowe rzeczy powiedzieć. Dobrze. Wiem, że to wszystko brzmi dość korpo, ale to są naprawdę, znaczy po prostu te narzędzia wszystkie można zhakować do jakiej się chce skali. A one naprawdę pomagają po prostu w planowaniu jakiejkolwiek akcji i to naprawdę właśnie nie jest jakaś wielka rzecz, to można zrobić w dzień, po prostu sobie to rozrysować, też zależnie od skali projektu i to potem po prostu jest już zrobione. Nowe technologie. Co one robią w komunikacji? One robią to, że wszystko jest dużo szybsze i że rzeczy się dzieją natychmiast. I że jeżeli coś się ukazało albo mamy coś do powiedzenia, to lepiej to mówić właśnie teraz. I lepiej potem zareagować na komentarz w tym, a nie innym momencie. Więc to też nie jest tak,
Właśnie dlatego dobrze jest sobie te wszystkie rzeczy zaplanować i nawet być może jest to ważniejsze niż było kiedyś, ponieważ nie ma za bardzo czasu na reakcję. Jeszcze po prostu trzeba wiedzieć, co się chce i od kogo się chce i co się ma im do powiedzenia, dlatego że oni mogą chcieć to usłyszeć, jak wrzucimy jakieś przypadkowe zdjęcie o 19 i ktoś zapisze, ale co to za projekt? I wtedy jednak warto wiedzieć, jakie trzy zdania napisać. Po prostu tak, natychmiastowość. Atomizacja. No jest trochę tak, że jest to wielkie hura dotyczące tego, że media społecznościowe są tak powszechnie dostępne i że demokratyzują sposób komunikacji. No i to jest trochę nieprawda. To znaczy, funkcjonujemy sobie raczej w bańkach i każda chmura, nie wiem, jak bardzo używacie Google'a, a jak bardzo nie, ponieważ jest jakimś tam jednak złem, ale jeżeli używacie, jeżeli on wam synchronizuje te wszystkie rzeczy typu YouTube, właśnie Gmail i wyszukiwanie, naprawdę jest tak, że chmury różnych użytkowników wyglądają inaczej i teraz z okazji kryzysu w Grecji ja wyszukiwałam dużo rzeczy po grecku, no i mam też dużo znajomych Greków i też jeżdżę dużo do Grecji, więc jak próbowałam to samo wpisać u mojej koleżanki na komputerze, to po prostu nie wyskoczyło jej nic, a mnie wyskakiwały jednak po prostu greckie strony, dlatego że mam inną chmurę związaną z tym, kim jestem, czego szukam, co czytam i gdzie jeżdżę. No a poza tym jest też tak, że zwłaszcza jeżeli planujecie promocję na Facebooku, no to tam naprawdę bez opłacania postów w tej chwili jest bardzo ciężko. To znaczy, widzi to jakieś 10% osób, które polubią wasz fanpage, jeżeli macie fanpage, jeżeli nie będziecie za to płacić. Ja cały czas nie płacę za to, ale bardzo dużo osób, które znam, które działa w różnych branżach, jednak płacą. Więc to jest trochę złudne, że jeżeli posłużycie się mediami społecznościowymi, to dotrzecie automatycznie do wszystkich. I tu trzeba jednak przemyśleć, trzeba się zastanowić, kto jest na których kanałach, nawet tych mediach społecznościowych. Szum. No tak, no więc tam jest też wszędzie, jest dużo hałasu i jednak ludzie stosują jakieś takie higieniczne zabiegi i próbują czytać to, co ich najbardziej interesuje i przestają być tacy chłonni na to, że właśnie hura, jest mój timeline i tam jest tyle różnych ludzi, oni robią różne rzeczy, jestem wszystkiego ciekawa, tylko że jednak to pożera czas, więc to też trzeba brać pod uwagę. I myślę, że jakimś sposobem na to, jeżeli ma się działania merytoryczne, jest oprócz tego, o czym będę mówiła w storytellingu, to znaczy opowiadanie jednak jakiejś historii i dość osobistej, i ważnej, i emocjonalnej, dlatego że wtedy ludzie się od tego nie odwracają, tylko doceniają jej szczerość, no to jest też jednak po prostu jakaś taka merytoryka i właśnie trzymanie się jakiegoś tematu, żeby to nie było przypadkowe. Jest na to aplikacja. W tym chodziło mi o to, w tym punkcie, że dużo osób do nowych technologii podchodzi w ten sposób, że one są i one rozwiązują już wszystko i w ogóle jest świetnie i na wszystko są aplikacje. No i też tak na przykład w ten sposób istnieją na mediach społecznościowych. Też to po prostu nic nie zrobi. Technologie są tylko narzędziem, więc jeżeli wiemy, co chcemy powiedzieć i do kogo, i jeszcze nauczymy się posługiwać paroma narzędziami, które po prostu są już takim jakimś trochę must. Typu właśnie, nie wiem, musimy wykorzystywać zdjęcia, fajnie jest skręcić jakieś małe filmy, dobrze jest zrozumieć, czy potrzebujemy strony, czy jakiś mikroblog wystarczy na przykład. To jest potrzebne, umiejętne posługiwanie się tymi narzędziami, bo taka jest komunikacja teraz i na to ludzie patrzą i to rozumieją lepiej, no ale to nie jest jakoś tak, że wszystko się robi prostsze i że wystarczy na przykład powiesić stronę i ona działa, albo zrobić aplikację i ktoś będzie jej używał. Tę całą pracę, którą trzeba było kiedyś wykonać, żeby przekonać jakąś grupę ludzi do czegoś i żeby oni z nami współpracowali, bo trochę tak jest, zwłaszcza ze społecznymi aplikacjami, że to się robi nasz wspólny cel i oni z nami współpracują. To tę samą pracę trzeba wykonać teraz, tylko po prostu za pomocą nowych narzędzi. No, ta audiowizualność to jest to, co mówiłam o tym, że jednak piktogramy i jednak obrazki i memy. Obrazki i memy, i to brzmi, jakby to był tylko fan, no i fan jest ważny, ale
też może opowiadać fajne historie, no ale na przykład fajne są dobre infografiki. Dalej. Okej. No więc budowanie społeczności. To jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o komunikację i promocję, a to jest też trochę to, co mówiłam pod koniec zeszłego slajdu, to znaczy, że jeśli chcemy, żeby ktoś z nami robił nasz projekt, to znaczy zapraszamy do udziału społeczność i nie wiem, czy to jest tak, że ona ma używać aplikacji, którą zrobimy, czy że zrobimy ją wspólnie, no to jest w jakimś sensie strategia komunikacyjna, a w jakimś sensie nie, bo to jest po prostu więcej, no bo to już jest partnerstwo i to oczywiście sprawia, że ci ludzie, jeżeli staną się naszą społecznością, są naszymi sprzymierzeńcami, jesteśmy w tym razem. No to jest, muszę powiedzieć, po prostu jakaś strategia bardzo społeczna na komunikację i ona jest bardzo trudna. I ponieważ ja w ten sposób budowałam i komunikację, i w ogóle projekty, co najmniej trzy, no to chciałam opowiedzieć o takich rzeczach bardzo miękkich, które, no ja wiem, że one brzmią tak miękko, że wydają się w ogóle mało mierzalne, ale w sumie najważniejsze, których się nauczyłam z budowania społeczności. Więc jeżeli chodzi o NetWtorek, czyli te spotkania, co trwają 5 lat i odbywają się w każdy tam pierwszy albo drugi wtorek miesiąca, poza sezonem ogórkowym, czyli teraz, no to to było trudne i my chcieliśmy, celem w ogóle tych spotkań było to, żeby zbudować jakieś takie laboratorium ludzi z dwóch stron, właśnie organizacji społecznych i nowych technologii, którzy rozmawiają razem i zaczynają potem razem robić rzeczy. To znaczy jakieś, no tak, no po prostu zbudowanie społeczności, która się składa z ludzi, którzy są tak naprawdę różni, zajmują się różnymi rzeczami, tak też, żeby wprowadzić zagadnienie nowych technologii bardziej w kwestie społeczne. No i na przykład, ponieważ to naprawdę trwało 5 lat, no to z takich spotkań narodziła się, nie wiem, na przykład organizacja Panoptykon. Znaczy ona się narodziła z dyskusji na tych spotkaniach. Dlatego, że nie było trochę też miejsc, w których można było rozmawiać o tym, jak internet i różne nowe narzędzia wpływają na kwestie bardzo społeczne, takie jak właśnie na przykład prywatność. No i na przykład to, co my dbaliśmy tam, i ja o to dbam za każdym razem, kiedy robimy podobne wydarzenia, no to jest to, żeby ludzie się tam dobrze czuli. A to, że ludzie się gdzieś będą dobrze czuć, no to chodzi o to, żeby na przykład byli bezpieczni od tego, żeby ktoś ich traktował stereotypem. Żeby na przykład ja bardzo pilnuję tego, żeby mówić jednak w formie żeńsko- i męskoosobowej za każdym razem. Żeby tam były, nie wiem, rzeczy zgodne z ich przekonaniami, albo żeby było jasne, że nie pozwalamy nikomu na. Niektóre konferencje mają coś takiego, teraz coś nazywa Code of Conduct. Czy są pewne zasady komunikacji i w ogóle bycia w tej grupie, i one są bardzo mocno przestrzegane. Chodzi o to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, i to wcale nie jest oczywista sprawa, bo w ogóle ludzie są przestraszeni i nerwowi i rzadko się czują bezpiecznie, a tylko jak będą się czuli bezpiecznie, to zaczną w ogóle kooperować, no bo. Mogą się czuć mniej bezpiecznie, jeżeli chcecie zrobić wykład albo dać im po prostu jakąś rzecz i oni mają z nią wyjść. No ale jeśli chodzi o jakąkolwiek współpracę, czy tak zwaną offline właśnie bycie i robienie dobrej dyskusji, albo to się tak samo przekłada na to, żeby współpracować w świecie wirtualnym, no to trzeba dbać o to, żeby ludzie czuli się szanowani, i żeby się czuli bezpiecznie. Trzeba dbać o to, żeby było jasne właśnie, jak oni się mogą w tym rozwijać, jak oni się mogą przez to rozwijać. Znaczy to też, co mówiłam w robieniu wiadomości do nich. No i na koniec to prowadzi do tego, żeby oni poczuli, że to, co wy robicie, a oni robią z wami, to jest też ich właśnie. Znaczy, że oni to robią z wami. No a nad tym też trzeba pracować, bo wtedy trzeba naprawdę skupić się na tym, że oni mają jednak coś do powiedzenia i że oni mogą wam zmienić plany. Trzeba być w ogóle na to gotowym. No w tym następnym projekcie na Bałkanach nauczyłam się tego, że to jednak zabrało 3-4 lata. I jakoś byłam bardziej nastawiona na natychmiastowość. Chodziło o to, żeby naprawdę zbudować zaufanie.
I musieliśmy być właśnie bardzo elastyczni, bo ludzie zmieniali plany i pracować w partnerstwie. Chyba w ogóle to jest bardzo trudna rzecz. I chyba to jest tak w ogóle bardzo międzyludzko trudna rzecz, żeby naprawdę się podzielić odpowiedzialnością za coś, a nie ją egzekwować albo nie ją oddawać. No ja trochę mówiłam o tych wszystkich rzeczach przez całą prezentację, więc to jest trochę takie podsumowanie. To DPW to są dane po warszawsku. To jest ten projekt otwierania danych miejskich w Warszawie, który zresztą robiliśmy też w partnerstwie z Centrum Cyfrowym. No to jest też trudne, jeżeli właśnie liczymy na zmianę długofalową. To znaczy, chodzi nam o to, żeby na przykład przekonać miasto, żeby otwierało więcej danych, a środkiem do tego jest to, żeby po pierwsze zbudować na to infrastrukturę, po drugie jakiś taki klimat, po trzecie pokazać miastu, że to działa, bo już powstały jakieś aplikacje na podstawie jakichś zbiorów danych, które pomogliśmy im uwolnić, bo pomogliśmy im zdefiniować, które warto uwolnić, czy można najszybciej i tak, żeby to były jakieś zbiory, które można połączyć między sobą w sposób, który ma sens. No to jest trudne, dlatego że no, zmiana długofalowa ma to do siebie, że no, ona się dopiero stanie, tak? Więc trudno jest to zmierzyć, trudno jest się motywować w takim procesie. No i to trochę a propos zwykłych ludzi, to, że mówimy tych, którym najłatwiej jest wziąć udział. No to właściwie już ja wam opisałam to, o co mi w tym chodzi. To znaczy, mówienie do wszystkich warszawiaków na przykład, że są otwarte dane i warto ich używać. Jednak to jest tak, że trzeba mieć pewne kompetencje, żeby w tych danych zobaczyć historię i żeby jeszcze na dodatek uwierzyć w to, że jak one są, to ja mam takie możliwości, żeby coś z tym zrobić, bo też trochę wierzę w siebie i wierzę w swoje pomysły i pozwalam sobie je mieć. No więc mówienie do wszystkich warszawiaków, cieszę się, że może jakby dla jakichś ludzi otwarte dane będą brzmiały mniej tajemniczo, ale na pewno nie będzie tak, że oni będą wiedzieli, o co chodzi, a już na pewno nie zrobią żadnej aplikacji dla Warszawy. Więc jednak warto się nastawić na to, że mówimy do tych ludzi, którzy przyjdą na nasze spotkanie. Możemy też robić te różne badania, które albo no w ogóle taką dobrą diagnozę na sam początek. Kto z nami do tej pory współpracuje? Dlaczego ci ludzie przychodzą? Aha, no to skoro przychodzą ci dlatego, to warto w takim razie mówić do tych, ponieważ oni mają podobne potrzeby. Nie do wszystkich. No tak, to, że skupiamy się na aplikacjach, po prostu my chcieliśmy, żeby powstało co najmniej parę fajnych aplikacji, bo to wszystko ma służyć do takiego wstecznego lobbingu na mieście, żeby jednak otwierało. Znaczy, żeby im to ułatwić, żeby im to jakoś sfacylitować, żeby włączyć w to ludzi. Tada! Już prawie skończyłam, zaraz będzie czas na pytanie. No tak. Szczerość, ciągłość, troska. Tak naprawdę to ja uważam, że komunikacja powinna polegać właśnie na tym. I wiem, że brzmi to trochę jak z jakiegoś spotkania psychologicznego, ale taka jest prawda. Tak. Dzięki. Znaczy, czytam komentarze i dlatego tak reaguję. Chodzi o to, że warto jest być szczerym w tej komunikacji. Nie warto obiecywać ludziom rzeczy, których nie zrobimy. Warto przyznawać się do błędów. Warto szczerze odpowiadać właśnie, co jest na przykład w naszych działaniach, a czego nie ma i o co nam chodzi. No, naprawdę ta szczerość jest nieprzeceniona. Oczywiście musi być zdrowa. To nie jest tak, że na przykład, jeżeli mamy jakiś kryzys w projekcie, no to na przykład warto napisać, że nie ogarnęliśmy tego, ale wziąć też za to odpowiedzialność. To nie chodzi o to, żeby ludzie nam potem wybaczali, żeby ich tam jakoś zalewać swoją historią, ale chodzi o to, żeby po prostu mówić do nich szczerze, co się dzieje i dlaczego. Ciągłość, no to jest tak, że nie da się, zwłaszcza w budowaniu społeczności, ale także w dobrej komunikacji, powiedzieć coś i przestać. Znaczy, raz powiemy, wyślemy, będzie dobrze. Nie. To jest tak naprawdę ciągłe przyglądanie się temu. Taka nieustanna trochę ewaluacja, czy ktoś zrozumiał, co można zmienić. Sprawdzać, jak to, co mówimy, się zmienia w czasie. No a ze społecznością to już w ogóle jest tak, że właśnie trzeba być cierpliwym i ona ma takie życie sinusoidalne, i w którymś momencie, kiedy my to troszeczkę
bardziej podpromujemy i bardziej im pomożemy, to oni będą bardziej z nami, a potem to opadnie. I trzeba mieć też realistyczne oczekiwania dotyczące tego, jak jest, kiedy my możemy włożyć wszystkie swoje zasoby i całą uwagę poświęcić, bo jesteśmy w tym momencie w projekcie, na to, żeby tych ludzi motywować i żeby ich nagradzać za to w jakiś sposób i żeby im to ułatwiać, a jak to będzie, kiedy my z tego wyjdziemy. Jeżeli to ma żyć, to oni to muszą przejąć dużo wcześniej, to znaczy oni muszą tę odpowiedzialność za to poczuć jeszcze wtedy, kiedy my tam będziemy, a wtedy mają bardzo dużo do powiedzenia wobec tego, jeżeli czują tę odpowiedzialność i to jest czasami trudne, więc często w takich projektach społecznych związanych z tym, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby używali jakiegoś narzędzia, jest tak, że wszystko jest fajnie, dopóki my mamy tak zaplanowany projekt, że teraz te 5 miesięcy robimy to i promujemy to i jest ekstra, a potem po prostu wszystko opada albo zmienia charakter i nie jest to zgodne z naszymi założeniami, bo my wyszliśmy i ludzie albo tego nie używają jednak, albo do czegoś zupełnie innego, bo nie słuchaliśmy ich podczas procesu. Tylko, że możemy ich jeszcze przekonywać, kiedy jesteśmy w tym aktywnie obecni, no ale jeżeli jest jakiś moment, w którym planujemy wyjście i zostawienie ludziom projektu czy narzędzia, no to nie będziemy ich przekonywać, jak nas nie będzie i to wtedy wszystko może trochę paść. Troska. Troskę ja trochę przetłumaczyłam z angielskiego słowa care. I chodzi mi po prostu o to, że jeżeli was obchodzi, to ich też będzie obchodzić. I tu nie chodzi o żadną manipulację, tylko właśnie o tę szczerość i ciągłość. To znaczy po prostu warto jest, żeby było widać, że wam na tym zależy. I dlatego też warto jest to wszystko tak przemyśleć i zaplanować, nawet jeżeli wygląda to strasznie. Jak godziny tabelek czy coś tam. Wcale nieprawda, wystarczy tabelka jedna na przykład. Garstka zasobów, o tym będę mówić bardzo mało, bo to sobie po prostu będziecie mogli poklikać, obejrzeć. No, to jest tak, że tutaj bardziej liczę za chwilę na wasze pytania. I jedyne, co chcę powiedzieć, to, że tak, nowe technologie i narzędzia komunikacyjne. Strona. Strony nie kosztują dużo pieniędzy i wcale nie trzeba ich, w ogóle czasami nie trzeba ich budować teraz, w dzisiejszych czasach. Można postawić jakiegoś bloga, można postawić jakąś stronę, to Strikingly to jest takie narzędzie do prezentacji właściwie, znaczy to jest taka prezentacja czegoś online. Taki scrollytelling, to znaczy, że tak scrollujecie i tam się pojawiają rzeczy. I tak naprawdę takie coś wystarczy, to nie jest tak, że trzeba, znaczy no nie wiem, no chyba, że prowadzicie jakieś bardzo skomplikowane działania albo koniecznie musicie się podczepić pod jakiś duży system instytucji, którą reprezentujecie. Ale na projekt totalnie coś takiego wystarczy, więc żadne tam budżety i pół roku budowania strony. Media społecznościowe. O media społecznościowe chciałam powiedzieć tylko tyle, że właśnie warto się zastanowić, gdzie jest wasza publiczność i tam być. To znaczy, no dlatego zazwyczaj jesteśmy wszyscy na Facebooku, bo są tam inni ludzie, którzy są teoretycznie naszą publicznością. Ale tak jak mówiłam, to jest bardzo zatomizowane i trzeba sobie wtedy pisać w budżet jakieś nawet 20 zł miesięcznie na promocję. Więc to nie jest takie oczywiste. No ale na przykład jeżeli, na przykład tak naprawdę teraz najbardziej popularnym medium społecznościowym jest YouTube jednak. Już przebijającym Facebooka. Więc, że możemy mówić z tym wideo, no ale czasami ma to dla nas sens, a czasami w ogóle nie jesteśmy osobami, które mówią wideo, albo te osoby, do których mówimy, mimo że YouTube jest taki wielki, nie ma ich tam wcale. No i wtedy możemy sobie dać spokój, ale na przykład jeżeli chcemy mówić do ludzi, którzy się jarają rzeczami wizualnymi, no to na przykład Instagram i Pinterest są dobrymi miejscami. Flickr, jeżeli robimy zdjęcia, jest dużo lepszy niż Instagram, dlatego że nie zabiera praw autorskich do zdjęć. Slideshare, no to zależy. No jeżeli się prowadzi jakąś taką aktywną działalność edukacyjną, to ma to sens. No właśnie chodzi o to, że tych mediów jest już bardzo, bardzo dużo i po prostu trzeba się zastanowić, jakie są te nasze produkty, gdzie my je możemy lepiej pokazać, gdzie one będą lepiej wyglądać, gdzie one będą lepiej docierać do tych osób, do których chcemy docierać. Wcale nie trzeba być wszędzie. No są mikroblogi. Twitter jest mikroblogiem, ale on jest głównie używany przez dziennikarzy i polityków w tym kraju.
No ale Tumblr jest fajnym miejscem na przykład wrzucanie aktualności. Newslettery. No newslettery w tym momencie no to rzeczywiście sprawdzają się do osób, które przyzwyczaiły się do korzystania z internetu w latach 90. i odbierają po prostu maile i je czytają. Ale na przykład też media, jeżeli chcemy mówić do mediów, to może to jest jakiś pomysł. I są, nie wiem, Mailchimp, ja wczoraj robiłam newsletter w Mailchimpie. Bardzo przyjazne i ładne wychodzą. No i to, co mówiłam o komunikacji audiowizualnej na koniec, to jest dużo narzędzi do robienia w prosty, fajny sposób filmów, memów i fajnych prezentacji. No i tutaj te wszystkie rzeczy, które Wam wylistowałam, to są artykuły i one są te linki, znaczy te punkty to są linki, one są klikalne. Jak dostaniecie prezentację, to możecie sobie poklikać i poczytać, bo to są już takie porady, które są bardzo konkretne i tam jest o różnych konkretnych narzędziach. Ja myślę, że to już w swoim zakresie, po prostu w zależności od tego, co Was najbardziej interesuje, możecie się z tym zapoznać. I tada, to jest tyle. A teraz. O, też centrum korzysta z MailChimpa, super. A teraz po prostu zadawajcie mi pytania. I jeżeli też o czymś nie zdążymy, to zapraszam do pisania maili do mnie. Ha. Ja wiem, że to też było bardzo dużo informacji na raz i że one nie wszystkie, ponieważ ja też nie do końca wiem dokładnie, co każdy z Was robi, to wymaga pewnego. Pewnie przełożenia tego na wasze doświadczenia. To nie jest takie bezpośrednio pożyteczne. Ale możecie mnie też pytać ewentualnie o wasze po prostu osobiste przypadki, albo napisać coś o projekcie waszym. Tak. Aha, bo wy wszyscy widzicie to pytanie, więc albo ja na przykład je przeczytam. Ola pyta. Tak, MailChimp jest bezpłatny. Dobra, to najpierw Agata, dlatego że to jest prostsze. MailChimp jest bezpłatny do pewnego momentu. To znaczy, jest tak jak w większości narzędzi, jest coś takiego, że w którymś momencie zaczyna się plan biznes, jak ma się chyba więcej niż 200 tysięcy odbiorców. Więc myślę, że na razie jesteście bezpieczni. Ale taka podstawowa wersja, tak, jest bezpłatna. Czy warto pracować z personami, definiując grupę odbiorców? Pyta Ola. Myślę, że to jest fajne narzędzie. Tak, myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, żeby wniknąć naprawdę, no to jest trochę to, o czym mówiłam, mówiąc o zwykłych, niezwykłych ludziach, że oni nigdy nie są, nie powinni być dla was zwykli. Osoby, z którymi chcecie pracować, czy które chcecie zachęcić do czegoś. Warto sobie zrobić ich taki portret, to znaczy na przykład Marzenka, 35, nie wiem, samozatrudniona. Mam pytanie odnośnie tych zwykłych ludzi. Ja trochę inaczej sobie ich zdefiniowałam, gdyż projekt senioralny i cały czas mam dylemat, jak komunikować nasz projekt seniorom, którzy są mega różnorodni, a jednocześnie wpadają troszkę w tę kategorię zwykłych ludzi. O, okej. Okay. Tak, myślę, że właśnie na przykład można sobie zrobić portret psychologiczno-fizyczny, jeżeli to pomaga. Pięciu seniorów i seniorek, którzy są najbardziej skłonni, żeby z wami pracować, i te dane możecie częściowo wyciągnąć na przykład z tego, kto już wziął udział. Kto już wziął udział i był zadowolony. I na przykład byli to ci ludzie, którzy są zainteresowani, bo rozmawiają z rodziną na Skype'ie. W sensie można to wszystko po prostu sobie zapisać, dlaczego oni byli zainteresowani. I czy to się na przykład, czy to się wiązało jeszcze z jakimiś ich cechami i po prostu sobie opisać. No, opisać sobie na przykład pięciu uczestników szkoleń do tej pory, którzy wykazywali najwięcej entuzjazmu. No i zastanowić się dlaczego i jak to wobec tego podkreślić w komunikacji. Tak. Skype to chyba, Skype z dziećmi za granicą albo w innym mieście to jest chyba dla nich
najciekawszy taki selling point. Chociaż to jest, no tak, chociaż to jest też tak, że oni są niektórzy tacy po prostu, że chcieliby trochę znaleźć sobie jakieś hobby i są bardzo chłonni różnych informacji i nie umieją dobrze korzystać z internetu, nie wiedzą, jakie są zasoby, gdzie szukanie krewnych, tak. Nauka języków, tak. Poznawanie własnego miasta. No tak. Oni jakby, bo ja też kiedyś prowadziłam jakieś szkolenie dla seniorów i oni byli właśnie wszyscy bardzo zainteresowani jednak stroną ich miasta i co na niej jest i jakie informacje tam są. Tak, więc myślę, że trzeba sobie ich jakoś jednak zdefiniować jako pewnie dość aktywne i otwarte osoby, takie, do których będzie dotrzeć najłatwiej. Nie ma sprawy. Niekoniecznie kryterium wiekowe, no jak już mamy seniorów, to jest to jakoś tam zdefiniowana, powiedzmy, grupa wiekowa w jakiś sposób. Niekoniecznie kryterium, dobra, nie rozumiem. Nie rozumiem. Aha, okej. Żeby powiedzieć o personach, niekoniecznie pod względem tylko seniorów. Dobrze, rozumiem już. Tak. Tak, no na przykład, kiedy my robimy takie user personas dla organizacji pozarządowych w Polsce, to musimy liczyć się z tym, że na odbiorca, jak właśnie 35-letnia Marzenka, która po prostu jest w domu i mieszka w bardzo małej miejscowości i z dwoma koleżankami, jak już dzieci śpią, one przy komputerze prowadzą jakieś koło, stowarzyszenie i potem co parę miesięcy w niedzielę robią jakieś wydarzenie. No i jest taka osoba, z którą chcemy rozmawiać, no i jest też młoda, dynamiczna, z dużego miasta w takiej organizacji pozarządowej, która jest właśnie młoda i zajmuje się na przykład rzeczami typu edukacja medialna. No i to jest wyzwanie, żeby sobie po prostu te osoby opisać i tak, i czego one chcą, i jakie są, i z czego im najłatwiej korzystać wobec tego, jakie rzeczy będą dla nich najlepiej przyswajalne. No też persony. To jest też po prostu bardzo dobre narzędzie właśnie jak się projektuje serwisy albo buduje strony, bo jest mnóstwo tych miękkich rzeczy związanych z tym, jak lepiej nam się czyta, co jest dla nas bardziej intuicyjne i to się bardzo różni już w tej chwili, dlatego że naprawdę co innego będzie. Znaczy, są pewne jakieś takie główne rzeczy, które są w ogóle po prostu intuicyjne, ale jednak co innego będzie intuicyjne dla grupy seniorów, a co innego będzie intuicyjne dla kogoś, kto sobie pyka te nowe technologie cały czas i tam kciukiem i urodził się z iPhone'em w twarzy. Więc to jest bardzo ważne w tym, jak się projektuje usługi. No ale tak naprawdę każdy projekt można tak potraktować jak usługę. I można się zastanowić, czy rzeczy, które są dla nas logicznymi konsekwencjami, na przykład też będą dla tych ludzi. Teraz już nie mówię tylko o przejściu takim jak na stronie, właśnie z jednego miejsca do drugiego i czy menu jest dobrze nawigowalne, tylko o tym, czy jeżeli my zrobimy taki warsztat, takie webinarium, a potem takie zwiedzanie, to czy to będzie miało logiczną całość dla kogoś, kto nie jest nami. To warto sobie poćwiczyć. Można robić też grupy fokusowe. Po prostu na przykład 3 osoby. Trochę jak z tym testem korytarzowym, że to brzmi jakby to była jakaś wielka operacja, a chodzi po prostu o to, żeby usiąść z 3 osobami, które są chociaż trochę od siebie różne i one po prostu naprawdę będą mówiły, o nie, ja się uczę inaczej, albo o nie, to dla mnie nie jest oczywiste. I warto sobie to stestować. Ha, jeszcze mamy chwilę. Jakbyście mieli jakieś pytanie miały, to mówcie. Ale też jest ok, jeżeli nie macie. Ok.
Można do mnie pisać, tak. Zapraszam do komunikacji ze mną za pośrednictwem takiego narzędzia nowotechnologicznego, jakim jest mail. O, właśnie, bo też często się o tym zapomina, że takie rzeczy jak fora albo grupy dyskusyjne to tak naprawdę też jest narzędzie komunikacji nowotechnologicznej. I niektóre z tych grup, może na przykład właśnie seniorzy, oni tam mogą być, wiecie, na tych forach. Czasem tam też to warto poeksplorować. No dobra. To dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że mój monolog okazał się pożyteczny dla Was. Pa!